Cześć! Zaczynamy 12 odcinek programu Filmowy Bang. Jeszcze poza. Co? Poza. A! Wabank, Vinci, a teraz Volta. Czyli Juliusz Machulski wraca do kin z kolejną komedią kryminalną. Niejaki Bruno Volta postanawia zdobyć tajemniczy przedmiot ukryty w pewnej starenkiej kamienicy. Ale nie tylko nasz bohater ma ochotę na ten drogocenny kąsek. Jak to u Machulskiego? Będą zabawne pomyłki, zaczepne teksty, wartka akcja i oczywiście gwiazdy przed kamerą. A wśród nich Zieliński, Bołądź, Żurawski, Braciak, Domagała, Pazura, Więckiewicz, Stelmaszyk i inni. Volta już od najbliższego piątku na ekranach multikina. Nie dzieje się naprawdę. Ta przejażdżka na długo pozostanie wam w pamięci. Oto Baby Driver. Najnowszy film Edgara Wrighta to komedia muzyczna, musical akcji, sam nie wiem, ale jedno jest pewne. Baby Driver to kawał świetnego, energetycznego kina. Główny bohater jest utalentowanym kierowcą, żyjącym w rytmie swoich ulubionych piosenek. Chłopak zarabia na życie wożeniem bandytów. Pewnego razu mafijny boss składa mu propozycję nie do odrzucenia. Co będzie dalej? Na pewno będzie śpiewająco. Przekonacie się w kinie. Idźcie koniecznie. Premiera już w piątek. Nieważne, że tajemniczy wirus. Co z tego, że opuszczony dom w głębi lasu? Najgorzej, że to przychodzi po zmroku. Wiecie, im mniej wie się o tym filmie, tym lepiej. Dlatego ogranicza się do niezbędnego minimum. To przychodzi po zmroku. Jest horrorem, ale nie spodziewajcie się szybkiej akcji i tanich strachów. Ta postapokaliptyczna historia powoli odkrywa swoje karty, przedstawiając nam świat zagrożony potwornym wirusem. Narastająca groza i klimat szargający nerwy. To przychodzi po zmroku, od piątku. Jak widzicie... O, sztorki, kurde... Zapomniałem się przebrać. Jak widzicie, mam ręce pełne roboty. Więc za tydzień nie będzie filmowego bęgu, ale coś odwlecze, to nie ucieczę. Jednak, co najważniejsze, za tydzień w piątek człowiek pająk, ten prawdziwy, wraca na ekran. Nastoletni superbohater ma same problemy. Jak nie użera się z tajemniczym złoczyńcą o ksywie Vulture, to dostaje ochrzan od swojego mentora, Iron Mana. A do tego wszystkiego sekretną tożsamość jest bardzo trudno utrzymać w sekrecie. Spider-Man Homecoming, czyli triumfalny powrót młodziutkiego herosa na kinowe ekrany, już od 14 lipca. A jeśli uda wam się załapać, to dzisiaj mamy dla was pokazy przedpremierowe w ramach Śród z Orange. Jeszcze zdążycie. Sprawdźcie repertuar na naszej stronie. Okej, na dzisiaj już koniec. W piątek, jak to w piątek? To multikino. Tym razem opowiem wam o najciekawszych premierach lipca. Jak już wspomniałem, za tydzień robimy sobie przerwę, więc filmowy bęk wraca 19 lipca. No dobra. Spadam. To było na tyle. Widzimy się w multikinie.